nie, no Bezo to wygra! A ty zabiku, zabiku, kapty! Dzisiaj zagramy Igrzyska Farmerów. Będziecie mieli 60 minut, żeby nazbierać jak największą liczbę mnionów. I nie liczy się złoto, liczy się tylko licznik CS-ów na waszym koncie na koniec gry. Mamy kilka dodatkowych zasad, nie możecie kupować demów, oprócz tych startowych na początku gry. W trakcie rozgrywki obowiązuje absolutny zakaz zabijania się. Jeżeli ktoś go złamie, dostanie karę, idzie do więzienia. Co jakiś czas będziemy rozgrywać dodatkowe konkursy, w których będziemy mogli wygrać ułatwienia w walce o zwycięstwo. Oprócz głównej nagrody, czyli skina waszego wyboru, do wygrana będzie również mystery skin dla osoby, która zada, uwaga, najmniej damage'a wrogą w całej grze. Na początku pikuje Monisia, możesz powiedzieć co wybierasz. Zastanawiałam się nad Zają pod tryhard, ale kurwa, ja jestem maidem Yumi. Nie, nie mów, że pikniesz Yumi pod farmienie, co? Tak! Ej, ona jest tak samo głośna jak ja. Dobra, lecimy dalej. Habat, jakiego pika bierzesz? Ma duży damage do minionów, czyli Vi. Adi? Trynda. Shao? Ani. Kaptyn? Singeda, pikuje do kroku. Dobra, odkryj swoje 200 IQ, Bezu. Co pikujesz? Rżego, poproszę. Ostatnia osoba, no, która zdobędzie pierwszego CS-a, będzie mogła skorzystać ze sklepu w przeciągu najbliższych 5 minut. Okej. Okay. Wspominam ci, że ten, kto ma najmniej obrażeń, dostaje coś. A ty... Dobra, Yumi już ma 2 CS-y, Ani też, Kaptyn ma 6. Dajemy, że to Habat wygrał tę pierwszą konkurencję. Do 7 minuty możesz coś kupić. Jej! Dobra, to teraz będę chciał każdego po kolei zapytać o jego strategię, zaczynając od Kaptyna, bo mi się też jest najciekawsza. Spójrz na mnie po prostu. Czyli to był plan po prostu, żeby proksować, tak? Tak. No to jak już jesteśmy przy to playnie, Adi, jak się bawisz? Jest do dupy, ale stabilnie. A to Shao. I jak na razie nie zbisowałem żadnego miniona oraz jak będę mieć Tibersa, to sobie mogę po prostu farmić na midzie i rzucić Tibersa na raptorie. Wow. Tego bawię się smite'em, więc sobie mogę podpadać mojemu dżunglerowi kampy. Monisia, czy ciebie pan Bóg opuścił? A czekaj, sprawdźmy jak ci idzie w ogóle. 27 CS-ów. Dlaczego przyszedłeś na dżunglę, a nie na linii? Bo z tym się najlepiej czuję. A nie uważasz, że więc większe liczby zrobisz na linii? Ja mam jedną swoją strategię, na którą liczę, że się uda. To się nie liczy jako damage? Liczy się, bo będę to sprawdzać w statystykach. Dobra, Bezu, czemu ryzę? Nie wiem, bo jestem debilem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Teraz mamy już 7 minutę. Habat, przygotuj się na zakupy. Ostatnia żywa osoba na mapie idzie do więzienia na 2 minuty. Adi, martwy. Bezu, martwy. W tym samym czasie karty. Ciao, martwy. O nie, Habat idzie pod turę. Monisia nic się nie zadaje ten raz. Właśnie widzę. Do więzienia! Już! Uznajmy, że my jesteśmy wszyscy teraz ławą przysięgłych. Musisz nas przekonać, że jesteś niewinna i powinnaś wyjść wcześniej. Siedzisz dalej, ci go. Tak, siedzisz sam. Wyzywała mi matkę w DM-ach. Co? Nieprawda! To nie ja! To był mój kot, skakał mi po klawiaturze. Ja tak mam co każdy wtorek, dobra, rozumiem. Ty, bo ty nie opłacasz już przekonywać tych przysięgłych, bo ty za 15 sekund wychodzisz. 3, 2, 1, 0, jesteś wolna. Na pierwszym miejscu Shao, drugie Adi, trzecie Bezu, czwarty Kaptyn, Habat, no i Monisia na ostatnim. Zapraszam wszystkich na top lane. Pierwsza osoba, która dobiegnie do mnie, ja będę na bocie, wygrywa możliwość kupienia sobie itemu. Tak! No kurde, myślałem, że nie sięgniesz. O nie! O nie! O nie! 200 chłop zrobił! Gońcie go! Ty, ja już aż się nie dowolisz mnie! Dobra, Bezu pierwszy, ale zobaczmy jaka będzie reszta kolejności. Drugi kanty. Kto był ostatni? Dobra, Shao, dopiero się pojawił. Ciii, ja sfarmiłem mida. Ja chciałem zrobić taki myk, że pierwsza osoba, która dobiegnie, wygrywa skina i to był Bezu. Ale chciałem potem zrobić taki dzynx, że ta osoba, która ostatnio dobiegnie, też będzie mogła kupić. Ale z racji, że Shao nas wszystkich i zabił miniony na midzie, to nie wprowadzą tej zasady i tylko Bezu może coś kupić. Efekt Frost? Bezu, jaka strategia? No ale strategia, Bezu, jaka strategia? Pamiętacie jak mówiłem, że nie można nikogo zabijać? No. No to jak wybije 17 minuta, będzie można. Ta osoba, która będzie miała najwięcej killi po tych 3 minutach, będzie mogła sobie wykorzystać cały ten gold, który zgromadzi. Ej, czemu Yumi, ty masz killa? Nie, zabiła. Nie, bo nie Shao, bo ty się wyjebał. Pod wieżą. Wybiła 17 minuta, można się zabijać, start! Ty, ja to wygram. Ej, kto jest na bocie? Bezu, ja ci tu wystawiam killa! Po co by to? XD. Ty, nikt się nie będzie chciał zabić? Nie chcecie darmowego golda, znaczy itemów? Nie, miniony. Stary, po co itemy? Jednak w społeczeństwie nie jest potrzebna policja. Dobra, to zmieniam zasady. Kto pierwszy kogoś zabije, ten może sobie kupić item. Zapierdolę go, patrz, patera, patera! To Bezu ukradł!
Bezu, czy ty możesz coś przegrać? Czemu nie grasz w lotto? Jedyne co zrobił Bezu w tym teamfightie to użył Everfrosta i autoataku. Ale znalazł się tam, gdzie była okazja, tak? Jezus, Bezu, on próbuje drugi raz to zrobić! Jedną falę z mida i jednego miniona z drugiej fali, to o to chodziło? Jest warf. Zawsze jeden minion do przodu, to trzeba przyznać. Kapten, kiedy będziesz robić proxy wszystkich trzech linii? Potrzebowałbym jakiegoś itemu jednego, ale każdy konkurs wygrywa Bezu. Dobra, to czas na konkurs, nie ma co. Robimy dwie tury gryf chowanego. Najpierw moja drużyna się chowa. Kto pierwszy kogoś znajdzie, ten może sobie kupić itema. Start. Ale fajnie, że robisz tą do predatora. O nie! Chyba. Dobra. Jakie to było easy! Ognij stąd mi dał predatora akurat. No to uwaga moja drużyno, to pierwszy kogoś znajdzie, to może wydać pieniądze, go! No Yumi jest na plecach, no... Jest? O, czekaj, pa! Ktoś, kto pierwszy zdeklaruje. Dobra, był Ani, to prawda. Shao ma item i buta, i startowy. Hawat ma części itemku, bo wygrał ten pierwszy konkurs. Ja mam itemy, ale ja się nie liczę. Bezu ma dwa itemy już i Adi ma item. Monisia i Captain teraz mają trudne wyzwania. Słuchajcie, musimy trochę wyrównać tę rozgrywkę. Six. Zaimprowizujcie wiersz, którym przekonacie nas, że zasługujecie na kupienie przedmiotów. Mi nie zależy na wygranej. Ja pomagam naszej drużynie, robię smoki. O, itemek by się przydał. O nie! Captain upada po raz pierwszy. Jestem singlem, nie mam itema, pozwól mi go kupić i nie bądź ściela. No ja bym powiedział, że był rym, no, był to wiersz. To możesz kupić. Teraz tak, Hawat, ja nie wiem, wiersz, piosenka, żart? Mogę mądry żart opowiedzieć. O, dawaj. Pewnego dnia Einstein, Newton i Pascal postanowili zabawić się w chowanego. Newton narysował kwadrat o wymiarach 1 metr na 1 metr i stanął po środku. Einstein zaczął szukać. Oczywiście od razu znalazł Newtona i powiedział: ha, Newton, znalazłem cię, a na to Newton? Nieprawda, bo jest ten 1 Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. O nie, ja muszę coś pilnie zrobić. Hello. To była twoja reakcja na ten żart. Ale dobra, możesz sobie dokupić do pełnego itema. Mam marzenie, chciałbym mieć bardzo ładny, wielki miecz. Mógłbym wtedy napierdzielać, Shao, Beza w mordy zdzielać. Jeśli spytasz, kumptu złoty, czemu jestem tak niedobry, to obsrany mam galoty, a rzeki tamują bobry. Pozwól mi mieć mieczyk kupić, niechaj będzie cały mój. Oponentów chcę udupić, a Bezu to dobra. Shao 302, Adi 255, Bezu wysunął się na drugie miejsce, 290, później Captain, no i pozostała dwójka chyba już nie ma szans. Zawsze możecie jeszcze wygrać ten konkurs na najmniejszą liczbę damage'a, więc wiecie. Bezu, co tam Captain? Zmierzam do ciebie, słodziaku. Dobra, ja jeszcze damage'a nie zdałem dla nikogo, więc je was i tak. Ale to Mr. Skina zostanie, co tak to byś mógł wybrać, ha. No i dobra, a polisz Mr. Skina niż nic. On przerzucił w ostatniej chwili. Spotkamy się na Drake'u. Która drużyna wygra Smite Fight? Zobaczcie Drake'a. To może dalej farmić? A ja mam w teamie Smite'a za 900. Ja też. No właśnie o tobie mówię. Nadal może to z***ć. No to start. Która drużyna zdobędzie smoka, ta może farmić dalej. Kto przegra, idzie do więzienia. Cała drużyna idzie do więzienia na minutę. Oni mają smite'a lepszego. O! Jak ty mogłeś? LOL! Autoatakiem Tryndamera? Sprawdzamy aktualne statystyki. Cały czas Shao na pierwszym miejscu, 400 milionów za chwilę. Drugie miejsce Exequo, Bezu i Adi. Czwarty Captain, ale Captain chyba się skupia bardziej na turnowaniu Beza. Zostaw te wilki, a ty szmatą jesteś najgorszą! Dziewczyna ma 116 farmy, chce sobie dofarmić wilki, a ten przychodzi ze swoim 400 i bum bum. To już dziesiąty raz! To zagramy sobie teraz może w konkursik. Dobra, zaczniemy od Moniki. Powiedz numer 1, 2 albo 3. 4. Pod jednym z tych numerów kryje się item, po drugim więzienie na minutę, a pod trzecim nic. 1, 2 czy 3? 3. Item. Yeah! Możesz w końcu coś kupić! Ja się założę, że on tak czy siak by powiedział item. Tutaj nic nie jest ustawiane. Hawa, 1, 2 czy 3? Moje szczęście będzie pewnie to więzienie, ale dam 2. Nie, 2 nic nie. Kolejna osoba i Captain. No to jeden. No to więzienie, sreczka. Dobra, teraz kolej Beza. 1, 2 czy 3? Czekaj, 2. Kurde, item. Shao, 1, 2 czy 3? Dywanki. No wybieraj. 3. Item. I ostatni Adi, 1, 2 czy 3? 1. Nic. No i fajnie. Dobra, sprawdźmy aktualizację wyników. Pierwsze miejsce w tej chwili Adi, drugie Shao, trzecie dopiero Bezu, czwarte Captain,
Piąty Hawat, szósty Monisia. No ja ci mogę zrobić, jak obok mnie Captain chodzi całą grę. To słuchajcie teraz ten challenge. Każdy z was będzie mógł wskazać jedną osobę, która przez minutę będzie musiała iść do więzienia. Co? Adi. Adi minuta. Captain, kogo wybierasz? Adi. Adi dwie minuty. Hawat, kogo wybierasz? Nie rób mi tego, proszę. Nie wiem, Tryndal. Dobra, Tryndal, Adi, trzecia minuta. To teraz Monisia. Ja chcę, żeby Shao poszedł do więzienia. Dziękuję. Gumet mi baro. Dara. Bezu. Captain. Dobra, Captain do więzienia. I Adi? No Shao. Dobra, Shao dwie minuty. Idę siusiu. Bezu wygrywa. Co? Nie! Jak to? Dobra, czyli wszystkie kary już się skończyły. Uwaga, wszyscy mogą sobie kupić teraz ile chcą. Robimy full buildy, let's go. Będzie jeszcze jedna okazja. Tak jak w Quidditchu, nie ma znaczenia to, co się dzieje w trakcie rozgrywki, bo i tak jak złapiesz złoty znicz, to dostajesz miliard punktów. Tak teraz, za zabicie barona, również będzie można dostać 100 farmy. Let's go, teraz zaczynamy. Kto zdobędzie barona, zdobywa 100 CS-u. Czy to jest tak naprawdę finisher? No chyba tak. Kurde, kusi, żeby zabić Shao po prostu, ale nie. Dobra. Shao! Nie Shao! Wygra. Esmaita! Za 50 sekund rozegra się finalna walka. 150 CS do wygrania. Aktualnie sytuacja wygląda tak. Shao ma 757, licząc z przedniego konkursu. Bezu 620 i Adi 629. Kto to wygra, ten wygrywa. Dobra, jest Dragon. Nie, no tyś wypi***aj mu. Przyszedł Shao. Co? Ale Adi, masz teraz więzienie. Jest instant więzienie. No nie, kurde. Nie, no Bezu to wygra. A ty zabij go, Captain! Zabijcie go, baga. Ej, faktycznie możecie go zabić. Jezu, patrz! Kadek do więzienia! Monika, możesz wygrać 150 farmy! Oby ci stopowy w dupę wleciał, typie. Ale to było 200 IQ, żeby ich zabić. O mój Boże, Patryk, jesteś moim ulubionym człowiekiem na świecie. Zacznijmy od tego, że pierwszy konkurs, czyli konkurs farmy, wygrywa Shao. Znowu 661 farmy, czyli wygrał tak czy siak, plus jeszcze zabił barona za 100 dodatkowej farmy. Jej! Powiem wam, kto zadał najwięcej damage'a przeciwnikom. Shao. Ty zadałeś 13 tysięcy damage'a. Ty w niektórych grach tyle nie zadaję. Proszę państwa, najmniej damage'a zadałem ja, więc ja dostaję skill'a. 969 damage'a, Hawat. Nie, to chuj w dupę! Czy było warto? Było! Ja mam tylko jedno do powiedzenia. Kotlet ci w chuj.